W dzisiejszej ekobudce odbędziemy przyrodniczy spacer po wzgórzu zamkowym w Cieszynie. Spotkamy się z młodzieżą, która stara się rozpropagować ochronę górskich lasów. I kora pęka. U niektórych gatunków jest to dobrze widoczne, u niektórych gorzej. Dendrolog potrafi stwierdzić, jeżeli te pęknięcia są duże u drzew młodych, że drzewo na przykład szybko przerasta, czyli jest w dobrej kondycji zdrowotnej. No i w tych szczelinach, tysiącach szczelin możemy spotykać skoczogonki, pierwogonki, pluskwiaki, chrząszcze, kogo tylko chcecie. Dzisiaj dowiemy się, co to jest biodróż. To pojęcie stworzone przez Michała Książka, przyrodnika, ornitologa, ale także pisarza i poety, który 16 kwietnia odwiedził Cieszyn. Również kolonie glonów. Z tamtej strony mchy tutaj widzimy. I porosty. Porostów nie ma tu za dużo. Biodróż to taka forma spaceru, wycieczki w terenie. Nawet niedaleko od miejsca zamieszkania, bardzo często właśnie tam, gdzie mieszkamy, która stara się traktować te spotkania ze zwierzętami, ze światem przyrody, nie jako właśnie obserwacje, a bardziej spotkanie. W szkole uczono mnie, że to jest symbioza, że glon dogadał się z grzybem. Glon w grzybie fotosyntezuje, daje mu węglowodany, prawda? To są któreś z obrostów. W miastach są głównie trzy gatunki, rodzaj fyscja, a ten tutaj, proszę zobaczyć, jak pięknie ma pani lubkę. To proszę też zobaczyć, jak on cudownie wygląda. Wygląda jak płatek złota z pracowni jubilera, gdzieś się zgubił. W większych plechach wygląda jak, moim zdaniem, jak te fragmenty prac Gustawa Klimta, tego secesjonisty. Biodróż nie szuka też takich obserwacji rzadkich gatunków, raczej w sobie szukamy takiego rodzaju wrażliwości, który pozwala nam docenić to, co mamy. Że też na tych biodróżach, drodzy Państwo, nie patrzymy tylko na świat, ale patrzymy też nawzajem na siebie. I zobaczcie, coś szczególnego dzieje się z człowiekiem, który obserwuje przyrodę, prawda? Jest bezbronny, jest skupiony na tym, co ogląda, jest uśmiechnięty, lekko pochylony, ciało, które przed tym komputerem siedzi cały czas, może się pochylić. Zobaczcie, ile uśmiechu. To jest też, myślę, bardzo ważne w tych wycieczkach, w ogóle przyrodniczych. Dzięcioł. Spacer z Michałem Książkiem odbył się w ramach społecznej inicjatywy pod nazwą Cieszyńska Szkoła Ekomyślenia. W większości rozmnażają się tak na tym karmniku. Zobaczcie, jaka piękna kolonia. Rzeczywiście Olek tutaj zaznaczył. Zobaczcie, proszę. W większości rozmnażają się tak, że mały urwistek z glonem i z grzybem sobie spadnie albo ptak go przeniesie. Ale ten złotorost, no taki malutki, on w mieście u Was jest dość pospolity. Ten złotorost robi inaczej. On ma malutkie owocniki, takie grzybki, zwane apotecjami i tam produkuje zarodniki. Miliony zarodników przez Cieszyn latają, Państwo to wdychacie codziennie. I muszą wylądować tam, na drzewie, gdzie jest kolonia glonów. To jest kolonia glonów. I wtedy ten zarodnik grzyba, jeżeli jest odpowiednie pH, odpowiednia faktura, wilgotność, może z tymi glonami stworzyć na nowo organizm. Oni się spotkali 500 milionów lat temu w wodzie, jak to życie z wody wychodziło na ląd i tam glony, no tak mniej więcej, tam glony z porostami się, z grzybami się jakoś już dogadały. Biodróż też nie widzi tyle biologii, nie raczej biologię dostrzega w różnych gatunkach, co biografię. Raczej nie mówimy o rozmnażaniu, o żarowaniu, tylko prędzej powiemy o jakiejś sympatii między tymi, dzisiaj widzieliśmy zięby, które miały się ku sobie. A dla nas one w czasie biodróży nie tyle żerują, co mają obiad na przykład. Spacer pokazał jego uczestnikom, jak wiele fascynujących przejawów życia przyrody dostrzec można w naszym najbliższym otoczeniu. Na jednym fragmencie martwego drzewa, o które urząd bardzo się cieszy, tak zaczyna dbać, mamy ślimaka, nie pamiętam czy wkrętak, zobaczcie, ślimak, który wygląda jak ptasia kupa. Czasami taki bielutki jeszcze jest, nikt go nie zje, bez takiej ewolucyjnej przystosowanie. Chrząszcz, ciołek matowy, żyje w martwym, w zamierających drzewach, larwa próchnojad, na tej samej zasadzie co pachnica dębowa, co koziorów dębosz to nie, bo on w tej żywej tkance pod korą, ale chrząszczy próchnojadów mamy bardzo dużo. Kwietnica okazała i obok skorupiak. Ten tutaj, zobaczcie. Uważaliśmy go zazwyczaj, jak byłem dzieckiem, myślałem, że to owad.
A to jest skorupiak, czyli stonóg piwniczny. Stonóg piwniczny, drodzy Państwo, który z lasów do miast przyszedł, odpowiada za rozkład materii organicznej. Gdyby nie one, to byśmy obrastali metrami liści, papieru i śmieci, gdyby nie destruenci. Pozwolę sobie teraz ciołka matowego włożyć do tego, dziękuję Ci bardzo, puzdereczka i przykryć, żeby się Państwo pod dupką mogli obejrzeć, dobrze? Zatem taki pniak, ścięte drzewo, warto w parku zostawiać. Po to się zostawia między innymi martwe drewno. Przy takich miejscach też mamy osobną, dedykowaną tabliczkę. Będzie osobne, tak? Tak. Przykład. Biodróż poszukuje też języka. Jest operacją na języku. Wciąż mamy dużo fenomenów przyrodniczych, zjawisk przyrodniczych związanych z człowiekiem i przyrodą, które są nienazwane, więc róż stara się je nazwać. Stąd te nowe słowa, neologizmy, jak dendropolia, czyli sędziwe drzewo pełne dziupli, gałęzi, dendrotelm, czyli dziupli z wodą, jak entuzjazm, radość ze starych drzew, czy szeleścień, jednoczesne przeżywanie szelestu i cienia drzewa liściastego. Więcej słów znajdą Państwo w książce pod tytułem Atlas dziur i szczelin. Zobaczcie Państwo, jak ten pusty w środku ostaniec brzozowy. Doskonały pomysł zarządcy terenu. Piękną dziupę. Popatrz, tutaj masz wyrośnięte z ziaren, które ktoś rzucił, a tu chyba jest resztka grzyba jakiegoś. Ale tak, tutaj są piękne ślady. Chodźcie Państwo, zobaczcie, jak pięknie dzięcioł zaczął kuć dziuplę. W środku ktoś wyleciał, przepraszam Cię, ktoś tam spał. Takie dziuple, większość dziupli robią nam grzyby. Dzięcioły również robią dziuple, ale przede wszystkim przez to, że je roznoszą. To jest dziupla nieskończona. Przez to, że zarządca, że ludzie zostawili ostaniec, tak naprawdę nie potrzebują wieszać budek. Bo zobaczcie, jakie to jest pęknięte. To chyba słychać, prawda? Albo może tak będzie lepiej? Tam jest pusto. Nie muszą wieszać budek, nie muszą wieszać karmników. Wraz z grzybami rozkładającym się drewnem pojawiają się owady, różnego rodzaju bezkręgowce. To jest po prostu karmnik i budka lęgowa dla pokoleń kręgowców, bezkręgowców w jednym. Jak już drzewo ma odejść, rzeczywiście zagraża, czasem tak jest przecież, że rzeczywiście zagraża, choć większość tych decyzji i opinii to przesada. Więc miałem okazję widzieć, jak wiele po prostu nieprawdy w tych dokumentach zgłaszających różnych innych instytucji i jak wielkie parcie jest na to, żeby tych drzew się pozbyć. Boimy się tego, co większe. Na Mazowszu, nie wiem, czy u Was jest takie powiedzenie, świerk do dachu, gospodarz do piachu. Nie wiem, jaki to ma związek, ale jakaś widocznie statystyczna zależność tam u Mazowszan została stwierdzona, że jak za duży świerk, to coś się dzieje, tak? No wspaniale, jeżeli czasami trzeba rzeczywiście usunąć, no to już lepiej takiego ostańca zostawić. A niektóre gatunki, jak morwa, jak lipa, nawet z takiego 2-3-metrowego potrafią zbudować piękną koronę. Olku, może wszystkim powiedz o tym bluszczu, bo tutaj podsłuchuję, żebyśmy wiedzieli. To nie jest półpasożyt, to nie jest pasożyt, to nie jest jemioła, która wrasta. Owszem, on ma takie korzenie przybyszowe, takie korzenie, którymi się czepia. Gdzieś mam wrażenie, to muszę sprawdzić, były takie momenty, gdzie ktoś badał to i powiedział, że rzeczywiście jest różnica temperatur. Tam, gdzie jest bluszcz, tam jest większa temperatura, tam się może coś z drzewem dziać. Ale to nie jest jak gdyby pierwotna przyczyna, tylko to jest zmiana warunków siedliskowych, które może skutkować na przykład rozwojem różnych, chociażby grzybów pasożytniczych. To może się zdarzyć, ale my nigdy nie słyszałem, ani nie było takiego pomysłu, żeby bluszcz zdejmować, zrzucać, traktować jako coś, co szkodzi drzewom. On tu dyskretnie zasłania piękną wypruchnienie, bo tam jest wypruchnienie, to my znamy tą historię tego drzewa od 30 lat. Mamy sąsiedztwo, o którym nie wiemy, że w miastach, w których mieszkamy, jest drugi garnitur mieszkańców. W Cieszynie, w Warszawie, w Bielsku Białej. I warto się zaznajomić z nimi. Tak, nigdy nie jesteśmy sami, wbrew pozorom. Zawsze ktoś jest w pobliżu. Drzewa, kiedy wniknie grzybnia i nie ma owocnika, w środku potrafią ścianą komórek wygrodzić to obszar zajęty przez grzyba. Grzyb jest chemikiem doskonałym. On tam rozpuszcza tą ligninę, celulozę i wnika sobie coraz głębiej. Jeżeli drzewo ma czas, ma dobre warunki wilgotnościowe wzrostu, to wygradza i potrafi go wypchnąć.
po latach 10, jak to wyleci, 5, ta część zajęta, mamy dziuple. Tak powstają dziuple przede wszystkim. Czasami wszystko wypadnie, czasami tylko mała dziurka zostanie, prawda? Różnie to jest. Ale ten kopytowaty owocnik należący do chubiaka pospolitego, to jest owocnik grzyba, który jest arcychemikiem. I Tyszko Chmielowiec właśnie nas uczono na kursie certyfikowanego inspektora drzew, że jak on już jest zajęty w jakimś obecny, w gałęziach, to jeszcze pół biedy, ale jak jest w pniu, to znaczy, że to drzewo jest zaliczane już do naprawdę zagrażających. Także tutaj takie cięcie na wysokości tego małego owocnika, tak? Z nadzieją na to, że ta korona stworzy sferę. To nawet kamień, beton, asfalt to jednak jest taki ośrodek, taki konglomerat różnych substancji, który gromadzi energię cieplną i długo ją oddaje. Noce w takie upalne dni są dlatego takie trudne. Czasami nie możemy odpocząć, mieszkając w centrum miast. No i wyspa ciepła to miejsce, krótko mówiąc, gdzie temperatura w Śródmieściu, czy w tym miejscu w skali roku jest kilka stopni wyższa niż na przedmieściach. W niektórych miastach Europy, południowej Azji to jest kilkanaście stopni już. Tak dużo tamtego betonu jest, tak mało powierzchni biologicznie czynnej. I bardzo cierpią na tym świerki. Drzewa, które wyewoluowały albo głęboko na Syberii, chodźmy, bo już zimno, albo gdzieś w górach. Bardzo płaski system korzeniowy. Potrzebują tej wody śniegówka, mówimy w języku biodróży, czyli woda ze śniegu. Stopniowo, wolniutko z zaspy śniegowej woda taje, prawda, i wnika. Zamarza, znowu rozmarza. To nie tak jak w deszczach ulewnych, które teraz mamy. To wszystko szybko bardzo odpływa. Nie ma tej wody. Temperatura jest wyższa i zobaczcie, ten świerk po prostu, moim skromnym zdaniem, raczej już sobie nie poradzi. Nie poradzi. Jeżeli urządzimy wszędzie beton, jeżeli pozwolimy deweloperom nasze miasta urządzać, to nie będziemy mieli fotografów, poetów, literatów, literatek, wrażliwych ludzi. Będziemy mieli po prostu sympatyków betonu chyba, cierpiących na różne choroby cywilizacyjne, jak depresje, alergie, jakie powszechne są teraz, nie? Także życzę Państwu jak najwięcej powierzchni biologicznie czynnej, dużo bezkręgowców. Kwietnia to Dzień Ziemi. Uczniowie jednej z bielskich szkół postanowili spędzić go, rozdając na ulicach Bielska Białej informacje na temat inicjatywy Las Wokół Miast. Inicjatywy, która ma na celu ochronę najcenniejszych terenów leśnych w górach otaczających Bielsko-Białą przed zaplanowaną i prowadzoną wciąż akcją wycinki. Po prostu dać ludziom do informacji, że jest taka sytuacja, w której nasze lasy są wycinane. No i idziemy z naszą klasą na taki mini protest. Będziemy walczyć o to, aby lasy w Polsce były bardziej szanowane. W dniu dzisiejszym w naszej szkole, czyli w Technikum TW Edukacja, które obecnie znajduje się na ulicy 1 Maja, obchodzimy jakby szkolny Dzień Ziemi i cała szkoła dostała możliwość od pani dyrektor właśnie przez te najbliższe 2 godzinki spędzenia w jakiś sposób tego czasu, żeby zrobić coś, jakąś inicjatywę pod kątem właśnie ochrony środowiska. Między innymi niektóre klasy sprzątają, odnawiają jakieś stare rzeczy, które już teoretycznie są już nie do użycia, jednak mogą dostać drugie życie. Natomiast my wybraliśmy z moją klasą 1A technik programista. Wybraliśmy taki sposób, że przejdziemy sobie po ulicach Bielska i podsumujemy taką akcję organizacji Las Wokół Miast. Ja tak jak już wspominałem, osobiście bardzo dużo czasu w górach spędzam i widzę niestety to, co się dzieje wokół w naszym otoczeniu, jeśli chodzi o wycinkę, która jest... No, wystarczy się tutaj po naszej szyndzielni, po Kołowrocie, po okolicach Jaworza przejść, Wapienicy, żeby zobaczyć, że no, od rana tam piły grają pierwsze skrzypce. Wydaje mi się, że nie tylko środowisko tam, że tak powiem, górołazów czy biegaczy akurat w moim wypadku, ale wszyscy powinni się tym zainteresować i może zrobić coś wspólnie, żeby troszeczkę ten proces wstrzymać, bo ja tak myślę, że rozumiem jakieś argumenty, że pewna wycinka jest potrzebna na pewno,
żeby dbać o te lasy, ale wydaje mi się, że to już poszło wszystko za daleko, patrząc na to, jak to wygląda i na jaką skalę to jest prowadzone. No, mam nadzieję, że ta petycja przyniesie jakieś efekty, a my będziemy to właśnie promować, rozdając ulotki dotyczące tej akcji i z linkiem do petycji, do czego też zachęcamy bardzo serdecznie. Nasze petycje tutaj. Można wejść na stronę, zeskanować kod, wypełnić petycję. No i walczymy o to, aby lasy w Bielsku nie były wycinane. No, ponieważ nasze góry, że tak powiem, zostają już coraz bardziej zniszczone i, że tak powiem, tworzą się z nich drogi, a nie góry. Jeżeli chcemy wyjść w góry i widzimy, że większość drzew jest ścięta, to aż brzydko się na to patrzy i po prostu chcemy o to walczyć, aby tak. Nasze góry mogły się jak najdłużej utrzymać. Tak, także zachęcamy do zeskanowania tutaj kodu QR oraz wypełnienia petycji. Dziękuję. Bardzo dobra inicjatywa i super akcja. Bardzo. I to już wszystko w tym programie. Do zobaczenia.